Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zadań zaproponowanych nam przez EA. Tym razem mecz z Ligi Meksykańskiej, mianowicie Monterrey kontra Santos Laguna, tak więc bardzo egzotyczna chyba dla nas liga. No i 1100 punktów doświadczenia, tak więc to całkiem sporo, bo zazwyczaj jest to jednak odrobinkę mniej. No i zaczynamy. Naszym zadaniem jest zdobycie 3 punktów w tym meczu, mimo tego, że do końca zostało chyba 7 minut czy coś takiego. I przegrywamy 1-2. Już nie pamiętam, za chwilkę sprawdzimy, jak tylko mecz się włączy. Bo teraz w tym momencie nie jestem wam w stanie powiedzieć. Oczywiście jeszcze wykonałem sobie zadanie na arenie, tak przy okazji. No i możemy przechodzić w takim razie już do samego meczu. I zobaczmy, jak sytuacja tutaj wygląda. Tak, przegrywamy 2-1. Mamy 8 minut tak dokładnie. Tylko że zaczynamy tutaj bój o 3 punkty. No, mam nadzieję, że uda się wykonać to zadanie, bo ponad 1000 punktów doświadczenia zawsze się przyda. A szczególnie teraz do tego sklepiku jej, żeby można było odblokować sobie jakieś kolejne cieszynki czy coś w tym rodzaju. Tylko teraz gubię piłki, nie mogę stracić, bo potem może być problem, żeby wyprowadzić jakikolwiek atak. Bo jednak pewnie nasi przeciwnicy bardzo, ale to bardzo będą się bronić teraz. Także najłatwiej pewnie nie będzie. Ale teraz sporo miejsca na udanie strzału. No, pudło. Szkoda, szkoda. A była szansa. No i zostało 4,5 minuty mniej więcej czasu podstawowego. Plus to, co doliczy sędzia oczywiście. Także prochodzimy sobie na grę super ofensywną. No i grę z kontry. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, chciałem tutaj ustawić wysoki pressing, ale niestety takowego nie mam. Dlatego pozostaje mi tylko i wyłącznie grę z kontry. Czym taka jest chyba najbardziej ofensywna taktyka, którą mam aktualnie w tych zapisanych. No, korona teraz. Okej. Lekki tutaj by się przydało zejść do środka. Bo nie wiem tutaj, jak u panu wygląda strzał z daleka, dlatego lepiej wyjść w pole karne. Odwrócić się. O, właśnie uderzył. Aj, szkoda, zablokował. Ale czekajcie, czekajcie, uderzył. O, to uderzył. Madrigal, cudowne to było. Świetnie to zrobił. Szkoda, że 2.90. Szkoda. Bo prawdopodobnie nie uda się ustrzelić kolejnej bramki. Gdyby to było drobinkę wcześniej, ale naprawdę strzał. Bardzo fajny. Ładnie to uderzył. Także nie wyszło to najgorzej. Okej, okay, także kontynuujmy grę, trzeba szybko piłkę odebrać, bo to jest cel numer jeden, tak w zasadzie. A jeżeli nie uda się, jeżeli teraz nie uda się zdobyć gora, to prawdopodobnie tej zadanie również nie wykonam. Także jedziemy. Denigris. Dawaj gościu. Zawala. Proszę cię. Nie strać piłki. Pięknie. Madrigal. Madrigal. Ale, ale dobra, jeszcze jest. Jeszcze jest Suazy. Na spokojnie. Nie powinien żadnej głupiej decyzji. Korona. Zawala. Ale wybił znowu. Okej, okay, Suazo, Suazo, Suazo! Bramka. Wow, to wpadło. Także prowadzimy 3-2, tylko teraz ten wynik utrzymać, albo strzelić czwartą bramkę, chociaż wolę mnie ryzykować, że wyjdzie jakaś kontra. Dlatego na wytrzenie świecie po prostu oddamy pole przeciwnikowi, tak żeby to teraz oni kontrolowali poczynania tutaj, co się dzieje. A po prostu w razie co będziemy się w miarę konsekwentnie bronić i może wyprowadzić jakieś kontrataki. Ale teraz czytałem. Gomez, nie, bramkarz! Brawo. Okej, zdążył wybić na szczęście. O i koniec meczu. Tak więc zadanie udało się wykonać. 1100 punktów doświadczenia Londynu na nasze konto. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek, no chyba około 3-minutowy, wam się podobał. A z mojej strony to będzie na tyle na teraz. Także do usłyszenia, na razie i cześć.